Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać tutorial na żonkile i narcyzę z innego wykrojnika. Do wykonania naszych kwiatów będziemy potrzebować takie oto wykrojniki. To są wykrojniki z Ali, one są w takim kompleciku czterech. Właśnie dwa są całe, a dwa są ażurowe i ja używam właśnie tych zabudowanych. Dodatkowo będziemy potrzebowali czerwony, pomarańczowy, distress, tusz, może być też pastele, też mogą być, gąbeczkę i igłę dla wygody, żelazko rozgrzane i klej na gorąco, a także foamiran i ja już wycięłam sobie płatki. I na jeden narcyz będziemy potrzebowali dwa płatki. O, te większe. Tak samo z żonkilami. I będziemy potrzebowali po cztery mniejsze te płateczki na jeden kwiat. Tu mam cztery razem złożone. Ja ich nie rozkładam, będziemy je tuszować po brzegach. Także na jeden kwiat taka czwóreczka małych środeczków nam pójdzie. Także tuszujemy sobie środki. To na razie odkładamy nasze płatki. Przyszły mi już te gąbeczki. One są w takim. Ja mam je w takim opakowaniu. Przyszły. O. Dawałam za nie jakoś 48, około 50 zł za 40 elementów. Bardzo fajne są, jak widać już są w użyciu. Bardzo fajnie się nimi tuszuje. Także bierzemy sobie taki płateczek i składamy sobie go wzdłuż płatków. O. Nabieramy i tuszujemy sobie. W połączeniu, ten czerwony distress w połączeniu z żółtym foamiranem da nam taki fajny, ładny odcień pomarańczy. O. Gotowe. Distress już nie będzie potrzebny. I teraz tak. Zawsze sobie wycieram po ręce po tuszowaniu. Wiadomo, zawsze jakiś pigment zostaje po tym tuszu. A nie chcę, żeby mi się płatki białe ubrudziły. I teraz rozkładam sobie. Wyprasujemy te większe. Biorę sobie jakiś taki sondę, ewentualnie jakieś dłutko, po to, żeby nie sparzyć palców. Przykładam sobie do żelazka. Biorę sobie ten płatek. I delikatnie miętoszę tak do środka i zawijam, żeby się nam troszeczkę na samych końcach zwinął.
O. I z wszystkimi robię tak samo. Zawijam sobie w ponczuś, a następnie ściskam na końcu i zakręcam. Kolejny i znowu. Zawijam sobie. Okej, to sobie odkładamy. Teraz bierzemy nasze małe ponczusie i teraz przykładamy sobie składamy i teraz po całości rolujemy, tak żeby nam powstało coś takiego. O. Takie maleństwo. I z wszystkimi sobie tak robimy. I teraz tak, żelazko już nie będzie potrzebne. I teraz sobie bierzemy najpierw duże płatki. I tak, rozkładamy sobie i powstaje nam coś takiego. I teraz sobie bierzemy tu na środku, delikatnie naciągamy tą piankę, tak żeby brzegu nie naciągnąć zbytnio. I powstaje nam coś takiego. I z wszystkimi robimy to samo, czyli tu na środku delikatnie naciągamy.
A środeczki po prostu sobie rozkładamy. I teraz bierzemy sobie, rozdzielamy 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 3 i 4. I teraz sobie sklejamy, bierzemy i klejmy. I naprzemiennie. Ok, teraz sobie to formujemy, znowu troszeczkę zagniatamy, że nam powstał taki dosyć gęsty środek. I teraz tak, bierzemy sobie nasze dwa żonkile i sklejamy też naprzemiennie. Tak. I na środeczek wklejamy nasz tak.
teraz sobie przykleimy do środka. Tak. I tak, wywijam sobie te płateczki na zewnątrz, żeby tu zrobić, o tak. Poprawiam je, jeszcze troszeczkę formuję. W ten sposób. I z narcyzami robię to samo. Oczywiście, jeżeli chcecie zrobić po prostu te jakby pączki, takie ledwo rozwinięte kwiaty, to możecie zostawić takie w jedną stronę. I one będą wtedy wyglądać tak, takie ledwo rozwinięte pączki. Ale ja chcę, żeby to już były rozkwitnięte w pełni kwiaty. I naciągam sobie tą pianeczkę na zewnątrz. O. I tak, w ten oto sposób prezentują się nasze żonkile i narcyze wykonane z troszeczkę innego wykrojnika. Koniecznie piszcie mi, jak się Wam podobają, które podobają się Wam bardziej. Ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa.